Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością. On śniady, ona blada, potygują się z miłością. Łabudibudaj, 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 łabudibudaj. Daj, daj, łabudibudaj. Ty, profesor, ja nie wiedziałem, że taki poeta jesteś. Umówmy się, że nic nie słyszałeś. To ja nic nie powiem, ale nie umawiajmy się. Ahe, dla rozluźnienia sytuacji, gdzie dzisiaj byłeś na spacerze? Młody, miałeś kiedyś taki paproch wokół? No, no, wyluzuj, no. A ty taki wesoły, bo widzenie było, widzę. Teściowa menda mnie nawiedziła. Teściowa menda? Ale paczkę przyjąłeś. A wiesz co w paczce? Co? Katalog biura podróży. I 6 par skarpet. A, akurat skarpety w porządku. Co w porządku? Wszystkie w kratę. Złośliwa menda. Menda. Cześć, chłopaki. O, Houdini. Cześć, Houdini. Cześć. Drzwi zamkłeś? Drzwi, kurwa! No. 7 rok na ten sam żart się nabiera, ludzie. Boki zrywać po prostu. Nie. Opowiadaj, jak było lekarza? Znowu nic. Jak znowu nic? No normalnie, znowu nic. Jak znowu nic? Przecież ty wczoraj połknąłeś 2 noże, widelec, ten kabłąk od wiadra, kawałek rynny i jeszcze to takie okrągłe na końcu, co połknąłeś pączka. Co to było? Druciak do garów. No. I co, znowu nic? No nic, no. Napisała mi, proszę, o ciebie... No czytaj. Ty czytaj, młody, bo ja nerwa mam. Daj mi to specyfikację. Weź, profesor, ty czytaj, ja okularów nie mam. Ogólny stan pacjenta bardzo dobry. Lekko podwyższony poziom żelaza. To tak to my nigdy stąd nie wyjdziemy. Otóż to. No ale przynajmniej jesteśmy wszyscy w kupie. Czy? Znaczy w ciupie. Czy w komplecie? W komplecie. Stan osobowy 3. Ubyło 1, przybyło 1. 3. Ta. Można by w coś zagrać, to by szybciej czas do kolacji zleciał. Może w chowanego. Masz jeszcze jakieś super pomysły? To może w brydża zagrać. O. Chudy, jak ty chcesz grać w brydża? No jak ty chcesz grać w brydża? No, normalnie chcę grać w brydża. Tu akurat młody ma rację. Nie jesteśmy w stanie zagrać brydża. Bo co? Bo nie ma kart. Naczelnik 2 dni temu zaciszę nocną zabrał. Bez kart się nie da. A chyba, że ktoś się kopsnie do naczelnika poprosić o karty, no to... No, młody, kopsnij się. Młodemu się kopsałka skopsała i się nie kopsa. Ty no we. Kopsnij się, no kto? Ja mam się kopsnąć. Bardzo dobry pomysł. Tak, zadzieram profesorską kiecę i lecę. Przecież profesor nie będzie ganiał po karty, no leć. Ja też do niego nie idę, znowu będzie chciał, co ode mnie nie idę. Dobra, to zagrajmy o to, kto pójdzie. Zagramy o to, kto pójdzie do naczelnika po karty. Bardzo dobry pomysł. Co? Tak. Ale w co? No w to, co zwykle, w państwa miasta. I jedziemy, panie Stefan, na miasto. Tylko bez oszukiwania. Kto przegrywa, idzie po karty do naczelnika. Bez oszukiwania. Uwaga, ustalenia. Jesteśmy dżentelmenami, nie oszukujemy. Tak. Sprawiedliwość musi być. Tak. Tak jest, zwłaszcza tutaj. Przynajmniej tutaj. No. Dobra. Kto zaczyna? No to najkrótszy. Najkrótszy. Co najkrótszy? Wyrok.
To ja. Zaczynam. Proszę. X, Y, Z. A? Stop! Te, młody. A od kiedy to ja nie mówię stop? Sorensen? Trzymaj lejce. Jeszcze raz. Jeszcze raz. X, Y, Z. A? Stop. Shh. Przepraszam bardzo. Sz. Sz. Jakie sz? No. Ludzie, no, szy? No. Sz. Ty znasz jakieś miasto na szy? Chicago. A. Ale jakie szy, no? No, no normalne szy, no co? Z kropką? No, nie, jaką kropką? Nie może być szy, no ludzie. To musi być litera. No. No, a szy to nie jest litera. A co? Szy? Szy to jest ten. Epitet. Co ty mi tu z epitetami między kulturę jedziesz? Ty czekaj, ale nie wiedział. No, może nie wiedział. Spokojnie. Nie wiedziałem. Nie wiedział. Daj mu drugą szansę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No. X, Y, Z. A? Stop. Czy? Profesor, weź ty zacznij, bo nie ruszymy. Ludzie, jak ja nie zacznę, to nigdy nikt nie zacznie. No, to jest takie trudne. Uwaga. X, Y, Z. A? Kto mówi stop? No ja. Aha, no. No. No to mów. Ale kiedy? Teraz? Stop. B. B. Dobra. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Państwa? Brazylia. Belgia. Francja. Co? Francja? No państwo Francja. Państwo Francja? No co, nie ma? Rozwiązali? Nie, jest. Państwo Francja jest, tylko nie jest na B. Na B, baranie. Weź ty się skup, bo zaraz przegrasz. Na B. My po 10, ty 0. Tak. Miasta. Borusławice. Frampol. Nie no, przykleksił drugi raz, no. Frampol? No Frampol! Frampol jest na B. Znowu masz 0. A ty masz? No masz? Ja? Ty. Ja też miałem Borusławice. My po 5, ty 0. Tak. Uwaga. Zwierzęta. Jakie zwierzęta? Zwierzęta na B. 10 gramy w państwa miasta. Byk. Bąk. Foka. Aj, foka. Sroka ty. Nie. Sroka jest na F. Faktycznie. Mhm. Dobra, foka była super. Czyli my po 15, ty znowu 0. Tak. Dobra. No to widzicie, pierwsza partia już poszła. No. Kto teraz? To ja. Opuść ten semafor. Gdzie pchać? Pan Houdini się przypatrzył, pan Houdini się przyuczył, pan Houdini się odgrywa. Tak jest. No dobra. Tylko bez epitetów. I bez szyczy, skup się. A nie szczyszczy. Przecież wie. No to jak wiesz, to się skup. Przecież wie. X, Y, Z. A? Stop. L? Co powiedział? Czyli L. Tak. L. L jak Elżbieta. Tak. No, L jak Elżbieta, tak. L jest super. L jest dobre. Dobra, L dobra. L jest dobre. Może być? Może być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, stop, państwo. Libia. Liechtenstein. No ten. Który?
No ten. No ale którym? Ten. No? No ten! Chen. No? Też miałem Libia. No. Czyli my po 5, Houdini 10. Tak jest. Miasta? Legnica. Frombork. Frombork? Frombork jest za minus 10. Dlaczego za minus 10? Bo jest większy od Frampola. Tak jest. A ty masz? Miasto na L? Masz miasto na L? Oczywiście, że mam. No to dawaj. Ludosławice. A gdzie to jest? Ludosławice? Gdzie to jest? Koło Borusławic. Są. Niedaleko. Robicie mnie w balona. Sam się robisz w balona, bo atlasu nie znasz. Ja nie znam atlasu! Nie znam. Od rana, człowieku, wszystko jadę, co nie znam. Jakbyś się znał, to byś wiedział. Najsłynniejsze polskie Trójmiasto. Borusławice, Ludosławice, Grzdów, Zdrój. Zdrój! No. Tu wyjdziesz, to se sprawdzisz. Tak. To jest dobre. Dobra, czyli my po 20, a on minus 10. Tak jest. Imię na L. O, masz! Co, nie masz? Zero. Ja mam Loda. Co masz Loda? Ja i co mam Loda? Loda. No co Loda? Imię żeńskie takie, Loda. Loda, Loda. Weź, profesor, no nie ma takiego imienia Loda. No. Weź mnie nawet nie denerwuj. Nie ma imienia Loda, nie. Tak? Nie ma imienia Loda. Nie. A Halama to jak miała na imię? Grzegorz. No chyba zbierzmowanie. Nie wiem, no. Czyli wy po 0, a ja 15. Czekaj. Za co ty 15? Bo ja mam. Masz imię na L? A ja. No się pochwal, zobaczymy, czy za 15. Leopard. A może puma? Leopard, twoje 15. Powiedziałeś leopard? Nie ma takiego imienia leopard. 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 A Leopard Cohen. Ten piłkarz. Przecież jeszcze ten Leopard do DiCaprio. Zamknij mordę. Zerko, 15. Jedno zerko mogę mieć, teraz znowu ja. Dawaj. No zaraz, jak to ty? No jak, a co? No teraz... Kto był teraz? Houdini, tak? Był Houdini, a po zegarze gramy. Po zegarze, dobrze mówi. Uwaga. XYZ. A. Stop. Ły. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Państwa? Wisconsin! Dajcie mi mapę, pokażę wam Wisconsin. Wisconsin? Wisconsin. Weź, bo wyjdę. Ja razem z nim wyjdę. Wisconsin. Dajcie mi mapę, pokażę wam Wisconsin. No bo na mapie jest Wisconsin. No to się czepiasz. Bo to nie jest państwo. Nie, a co to jest? Wisconsin? Wisconsin. Nie wiesz, co to jest Wisconsin? Ja wiem, to jest państwo. Wisconsin? Wisconsin. Proszę ciebie, to no. Jest rzeka. No. Rzeka. Wisconsin. Długa rzeka. Tak. Długa rzeka, po indiańsku. No. Wisconsin. A, ale jak się nie czyta indiańskiej literatury, to skąd ma wiedzieć? Tak jest. A bo wy czytacie. W oryginale. Hulk. Masz państwo na ły? A ty masz? Akurat teraz nie mam. No ja akurat jakoś nie mam, no. O, czyli wszyscy po zero. Patrz, tak. Jak cię upiekło z tym Wisconsin. Rymisik. Tak. A co? Można ugrać? Proszę. Pięknie. Dobra, miasto na ły. Ja nie mam. Bo chyba nie ma miasta na ły. Znaczy, no właśnie, nie mam. Ja chyba mam. Te. Masz miasto na ły? No ale nie wiem, czy dobrze. No to odmów, no. Frankfurt. Brawo. Ale przynajmniej miałem. Super. Nie. Frankfurt jest bardzo dobry, bo Frankfurt jest za minus 30. Dlaczego za minus 30? Bo jest większy od Frampola i Fromborka razem wziętych.
Dobra, czyli ty minus 30, my po 10. My po 20. Po 20, no. Przepraszam, tak, tak. I ostatnie, rzeki? Wisconsin. No to wszyscy po 5. Po 5. Dobra, czyli liczymy punkty, tak? Nie, na co liczymy, a ja ostatni po zegarze idzie, nie? To dojdzie do mnie, nie? Dojdzie? Ale masz farta, na ostatnią kolejkę się załapałeś. Dobra, no. Po tobie liczymy punkty. Tak jest, proszę bardzo. X, Y, Z, A. Stop! F. No to się ten piesy, może się dzieje. Stop. Państwo! Francja. Finlandia. Fidzi, dobra, miasto. Fromborg. Frankfurt. Phoenix. Phoenix. Amerykański Phoenix. Chyba z popiołów. Amerykański Phoenix. Sam z siebie wszusiaka zrobiłeś. Amerykański Phoenix nie jest na fy. A co, na ki? Na py. No. Tak. Bo to się pisze Phoenix, a czyta się Phoenix. Of course. Jak? Phoenix. I tu jest jeszcze bardziej nieszczęśliwie, bo amerykański Phoenix jest minus 70. Oh, yeah. Yeah. Dlaczego za minus 70? Bo jest większy od Fromborka, Frampola i Frankfurtu razem wziętych. Tak jest. Dobra, znana osoba na wy. Jak na wy? Ty. Na wy. Co na wy? Miał być na fy. To za ten wasz Phoenix. Spokojnie. Tak pogrywasz? Tak. Zmiana literki w trakcie? A co? Znana osoba na wy, tak? Tak jest. A ty masz? Ja mam. Proszę. Wilhelmi. Ty patrz, miał. To się ratuj, Houdini, bo ja też już mam. Cicho. A mam dobro. Ale cicho, no. A ja mam dobro. No daj się skupić. Cicho. Cichopek. Przestań go mylić, no. To ma być znana osoba. Czekaj, mam na końcu języka. Czekaj. Wójcicki. Też miałem Wójcickiego. Miałeś Wójcickiego? Czy w grze miałem Wójcickiego? To się nie liczy. Dobra, punkty się liczy. Proszę bardzo. Młody, pierwszy, chwalcie. A ile miałem w ostatnim? A co, ty na bieżąco nie liczysz? Nie, no liczę cały czas. Dyszkę miałeś. Tak. Znowu dyszkę dostałem. No licz. Dobra, jeszcze raz. Czyli tak. 68. Ło, ale poszedłeś. Rekordzik. Rekord. Brawo. Super. Młody. To? A skąd to 8? Ja ci zaraz mogę powiedzieć skąd. No to mi powiedz. 5, 10, 15. A ty masz 8. Słuchaj, no, Houdini. Były na początku ustalenia, że jesteśmy dżentelmenami i nie oszukujemy. Co mam se teraz dodać? Spokojnie, tylko spokojnie. Tyle mi wyszło. Tyle mu wyszło, tyle ma. Spokojnie. 68, tyle ma. Szacun. No, a tobie ile wyszło? Mi? Ci. 71. 73! No! Jest! Wygrałem, znowu ja. Czyli co, ja pierwszy, Houdini drugi, a młody ostatni. Nie, no gdzie? Trzeci. Tak. Trzeci, czyli na pudle. Na pudle. A ja. I jest brąz na klatkę? No. Nie. Tylko gdybyś był tak miły, zejść na chwilę z podium i polecieć do naczelnika po karty. A dlaczego ja? Bo takie były zasady. Kto jest trzeci, ten po karty do naczelnika leci. Dobre! A drugi? No, a drugi? A. To drugi do naczelnika latać nie lubi. Dobre, a pierwszy? A nie interesuj się, bo kociej mordy dostanie. Poszedł mi stąd. Ej, ty, poszedł. Cela numer 12, zbiórka. Więzień numer 108 melduje stan celi 3. Wszyscy zdrowi. I dobrze. Od dzisiaj będziecie mieli nowego kolegę. Wejść! Dzień dobry panom. Ho, ho, ho. Ho, ho. Pa,
pan Janusz. Dzień dobry, panie pośle. Co? Odebrali immunitet? A chamstwo nic się nie poradzi. A przepraszam bardzo, skąd ja pana znam? Bo twarz trochę kojarzę. Jak to, nie poznaje mnie pan? Starosta Piąteczek. A no jasne, panie starosta, witam. No panie Januszu, kochanie. Tyle zjazdów, tyle plenów, tyle kongresów, to przecież. A to pan wicewojewoda, Pęczek. Pęczek! Witam bardzo serdecznie. A przepraszam, a to kto? A to pan Kadłubek, radny. Tylko radny? Ale też ze Starochocic, jak ja. A, to co innego? Dzień dobry, szacuneczek. Młody kuźwa, herbata dla pana Janusza! Się robi? No herbata, kuźwa! Ma teraz koszarowo-polowy sztuk, dwa, prześcieradło razem, trzy, zgadza się. Dobra, młody. I nowy też, oporządźcie się tutaj, to jest wasza prycza, a na tym będziecie spać. W ogóle macie szczęście. Tak, nowy. A dlaczego? Na tej pryczy w stanie wojennym spał sam pan Macierewicz. Nie chcę tej pryczy. Młody kuźwa, zamieniaj się z panem Januszem, raz, dwa! No ja też nie chcę tej pryczy! A wryj chcesz? Chcesz wryj? Dobrze, chętnie się zamienię. No kuźwa! No kuźwa, no! No i pamiętaj, że tutaj również obowiązuje nas dyscyplina partyjna. A przepraszam bardzo, za co panowie w ogóle siedzą? No. Młody kuźwa, pan Janusz o coś pyta! Tak tam, wyprowadzenie pieniędzy z Funduszu Ochrony Środowiska na konto naszej partii. A ja, jak pan wie, panie Januszu, automaty do gry, wyłudzanie ubezpieczeń, kontakty z mafią. No ale pan wicewojewoda również. No ja to wiadomo, łódź, nie? Ośmiornica, handel skórami, piramidy finansowe, legalizacja nielegalnego bazaru za łapówkę, parę zwykłych rozbojów, kuźwa. No i ostrzegłem kumpli ze Starochocic. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. No a pan? Młody kuźwa, co jest? A pan? No ja to, że tak powiem, trochę większy kaliber. Ropa, gaz, sprzedaż petrochemii Rosjanom. Pan Janusz. Lustracja, przyjęcie Mercedesa w zamian za ułatwienie kontaktu z premierem. Wielka polityka! Panie Januszu, pan powie, co się dzieje na świecie, bo tak siedzimy tutaj jak te szczury, nic nie wiemy, co na zewnątrz. Kompletnie. Gazet, młody kuźwa, ja mówię o gazetach. Gazet nie mamy. Co się dzieje? Nie jest dobrze, panowie, nie jest dobrze. Dlaczego kuźwa? Sondaże naszej partii spadają. No co pan? Wszystko było jak najlepiej. Z jakiego powodu? No jak to? Chyba byliśmy zbyt mało lewicowi. Halo? Cześć, tata. No witam w pudle. Fajnie, że tata wpadł na widzenie. No jak się tacie to wszystko widzi? Co? No mi się podoba w więzieniu, no. Tak, da się przeżyć. No, chyba że się dostało czapę. Pogoda? Tata, jaka może być pogoda w więzieniu, no? Jak patrzę przez okno, to pogoda jest w kratkę. Nie no, czasem nie wypuszczają na spacer, ale tylko z psem. No tak się tu mówi na strażnika. Co? A wiesz, że nie wiem, jak tu się mówi na psa? Pokasłuję trochę, bo chyba przeziębiony jestem. Wczoraj w nocy ktoś zostawił niedomknięte drzwi do celi. Przeciąg się zrobił, no i tak przyszedł lekarz, chciał mnie do szpitala zabrać, bo okazało się, że jeszcze z ręką mam coś nie tak, no. Zrobiły mi się takie bąble, ale to dlatego, że codziennie ręką jem zupę. Łyżką robię podkop. Nie no, tata, wszystko mam tutaj, nic mi nie trzeba. No jak... Tata, jak ktoś ma pieniądze, to wszystko ma, tak? No ja mam pieniądze, tak. Skąd?
No bo robiłem ten podkop i się dokopałem do takiej średniowiecznej osady i wykopałem 1000 denarów, mieszka pierwszego chyba. No i od tej pory tu w Pudle wszyscy się rozliczamy w denarach. A jeszcze ostatnio, jak tak lepiej pokopałem, to znalazłem jak świetnie zachowane gliniane naczynie, chyba z IV wieku. No. A, pewnie, cenne znalezisko. Nie muszę w nocy wstawać do ubikacji. Tata, no jaka profanacja. Cela uświęca środki. A ostatnio tata kopie i coś mi tak zgrzytnęło w łyżce, nie? Zaglądam, patrzę, a tam bomba lotnicza. A z drugiej wojny. No jak co zrobiłem? No podkopałem się pod poligon w Kazuniu, zdetonowałem. No pewnie, że żartuję. Wciągnąłem ją do celi. No, wciągnąłem i schowałem pod łóżko. Dlaczego? Bo się zmieściła. Jakby się nie zmieściła, to bym nie schował, nie? No jak, po co, tata? Jedni, dla bezpieczeństwa jedni trzymają kij pod poduszką, ja trzymam bombę, no i co w tym dziwnego? Jak znajdą, to powiem, że ktoś mi podrzucił. No kto? Niemcy! Tata, spokojnie, no to najwyżej wybuchnie, no. Z prochu powstała, w proch się obróci, tak. Wykopię sobie drugą. Ale w ogóle tata w więzieniu jest klasa, wiesz? Tutaj w Warszawie, na Rakowieckiej, zawsze chciałem się wyrwać z Raciborza do dużego miasta. Mam mieszkanko takie w centrum, no. Klitka bo klitka, ale zawsze człowiek na swoim, nie? Jest bezpiecznie, krata w oknie, teren ogrodzony. Patrole na ulicach. Czego jeszcze człowiek może chcieć? Przestępczości nie ma. No i wreszcie Jehowie nie przychodzą. No. Nie nudzę się. Tata, ja? Tata, codziennie robię 1000 pompek. No właśnie, jakoś nie schudłem. Wręcz przeciwnie, no. Utyłem. A robił kiedyś tata pompki do roweru? No tata, siedzę przy wtryskarce, naciskam guzik, robię te pompki, no. 8 godzin dziennie, no to weź tu schudnij. No. To nie jest robota do schudnięcia. Ale w ogóle jest fajowo, na przykład ostatnio, przywieźli do nas nowego kumpla. Taki koleś, no, przywieźli go. Złapali go w parku. Czekaj. Próba gwałtu na Marii Konopnickiej. Pewnie, że po pijaku, jak? No i aresztowali go za oszpecenie pomnika. Linia obrony była taka, że Konopnicka się nie broniła. No. Jak go przywieźli, to wszystkie chłopaki się chciały z nim całować. Czy ja wiem, czy ładny? Taki blondas z krzywym nosem, no. Tata! Ale on miał w wydychanym powietrzu 3 promile. No, no. Szkoda, żeby takie wzbogacone powietrze się ulatniało bez sensu. Tak sobie teraz, tata, myślę z perspektywy czasu, że ten mój skok na bank to nie był za bardzo przemyślany. Wie, tata? Błąd był taki, że w pasmanterii nie było pończochy takiej. No to kupiłem rajstopy. A to by jeszcze dało się przeżyć, tylko że pod te rajstopy założyłem majtki. No i nic nie cholery nie widziałem. Jak się tata wmeldowałem w szybę, to się obudziłem w szpitalu, jak mi nos wyciągali z twarzy. No, nie, no pewnie, że miałem pecha, ale tata, w Pudle takich, co mieli szczęście, to raczej mało jest. Dobra, tata, będę kończył. A wie tata, co mi się najbardziej jednak w Pudle podoba? To, że gadamy sobie tutaj przez telefon kilka dobrych minut
i nie muszę płacić tym złodziejom z telekomunikacji. No, widzę, Passata zaparkowałeś. No, elegancko dali nam z zachodu, żeby gości przywitać. No. 9-3 silnik. To jest rocznik. Ale szarpie. No. Co tam słychać na kursie? Elegancko wszystkie języki pozjadałem, jak to się mówi. No, rozmówki wziąłeś? Wziąłem. Jakie? Polsko-zagraniczne. A, będzie okej. Okay. Będzie okej. Okay. Hello, Polish. Where is the pub? Yes, sir. Jak w filmie. So understand me? Yes, sir. Moment. Ty się nie możesz tak na wszystko zgadzać. Czemu? No pokaż, kto tu rządzi. Where is the pub? No. Ostrzej. Kategoryczne no. Fuck you. Fuck the police. Fuck you. Fuck you very much. Fajni, tacy grzeczni, pomachają i to Anglicy, kultura. No. Ale widzę, nauka nie poszła w las. Guten Tag. Tak? Das ist mein Passat. Nein, das ist mein Passat. Nein, ich habe Foto. Das ist mein Passat. Ale ten tu jest rozbity, a nas jest cały. No. Ja. Ich suche das Haus. Wo ist das Haus? Dom. Szuka domu. Jakoś w 39 nie mieliście problemu, żeby trafić. Bezczelny. Tak. Ale nie traficie, bo to wszystko odnowione. Pokaż to. Passat też. Ja wiem. No? To jest na Jana Pawła. A, to ja ci powiem. Ratzingerstrasse, tak? Danke. Bezczelny, a zanim pojedziesz, to ogórkiem cię otrują. No i na Hiszpanów zwalą. Żenujący. Buongiorno! Buongiorno, Polaka! A, Italiano! Felicità! Truppi! Carabinieri! Nie, broni nie dostaniesz, nie. No. Burdello, bum bum. Postrzelać też nie wolno. Zakazane. No. Nie. Berlusconi, bunga bunga. A, bunga bunga. Si. Jest taki klub, komendant jedzie, to zaraz coś powie. Co, on po polsku nie rozumie. Nie? Nie. Ursulę mu poleci. A, Ursula. O. Blondino, cicalino. Koza. Bez kozy z boczeńcu. No. Quanto? Ile? Ile? No ile? Ja mam gratis. A. Gratis! Gratis! Grazie! Arrivederci! Arrivederci! Jak to gratis? A ja tam nigdy nie byłem. Co? Ja w domu nawet muszę płacić. Ja u ciebie w domu nie płacę. Co? Klienta. Co? Ja po murzyjsku nie umiem. Próbuj. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Tu mam bilet na mecza. Od konika pan kupił? Nie, od człowieka. No. Ale to jest napisane Australia, Nigeria. No i chciałam się dowiedzieć, Nigeria gdzie gra. Ale to są mistrzostwa Euro. A jak były mistrzostwa świata, to nawet z grupy nie wyszli u was. Gdzie były mistrzostwa? U was rok temu w RPO. U nas były? Tak, rok temu. Kurde, ani plakatu na wiosce, nic to... To jest... To my jednak jesteśmy naprawdę 100 lat za murzynami, po prostu. Dziękuję. No, no, proszę bardzo. Do widzenia. HWDP. Po nigeryjsku, cześć. No. To akurat na kursie miałem. Ahoj, policjanty. Ahoj. Zniknijcie mi, gdzie tu są autobusowe odchody? A u nas konie już nie jeżdżą.
No wy to nie rozumite, pane. Ne? Ja se zikam, gdzie są autobusowe odchody. A, przystanek autobusowy, odjazdy autobusów. Mm. Tam? Tam jest taki przystanek, jest automat na bilet, trzeba bilet kupić, tak? Ale ten automat jest poruchany. Co? Automatu nie można ten tego. Ale ja sam to widel, taki starszy Niemiec go poruchal. Co? Nie, nie, młody, zepsute. A, Passata się mści. Tak, tak. No. A właśnie, nie chciałby pan kupić Passata? Ne? A on jest poruchany. Nie. On jest sprawny, z tyłu nawet jest elegancka kanapa, jakby chciał pan coś popsuć. Nie, ja nie mam takie pieniądze. Żegnijcie se mi, gdzie tu jest stadion, bo tam nasze futbalisty Czechy grają z Niemcami. O, to ja będę za Czechami. Jak znam życie, to Czesi się już dawno Niemcom poddali. Już czemu? Zawsze się Niemcom poddawali. Co wy to zikate? Nasze futbalisty se nie poddają. O wy Polaczki, wy se uwidzicie. Nasz kretek tu przyjdzie i te wykrzykne autostrady wam rozkopie. To wszystko. Zobaczcie, będziecie mieć to wszystko zrujnowane! Nie! To jest niemożne! To już jest wszystko zrujnowane! Wszyscy są chosi! Poruchany Czech! Dokładnie, dokładnie! Hopy! Jerona ufal je! Dupnił nam auspuff w aucie! Macie sam jakoś fajs maszyna, żeby to na gipsko heftnić! Tam! Kto to był? Szwed! A! Szwed jak nic! Inny dialekt! Koledzy! Szybko! Co? Wsparcia potrzebujemy, dawaj! Co się dzieje? Co? Kibice się biją! Jacy? Polscy! Z kim? Z polskimi! A. Gdzie? No tam, dawaj! Pdziau! A, macie rację, okrążymy ich! Quiet dawn where the enchantment starts to hearts awakening in the dance of cosmic hearts underneath the pastel sky all of story and parts welcome to the dawn of enchanted hearts as the sun tiptoes over the horizon's embrace our love unfolds a painting of grace. Colors blend in the celestial.